Przyszedł czas na skonsumowanie tego całego efektów tego całego wysiłku, który wkładaliśmy w pojęcie tempa zmian, bo możemy teraz wrócić do ruchu i wprowadzić sobie, zdefiniować w sensowny sposób pojęcie prędkości i szybkości. No więc już widzę, że muszę się przesunąć. Dobrze. Krótkie przypomnienie, ruch, obserwujemy poruszający się samochód i jego położenie zmienia się w czasie, czyli tam, gdzie jest, jedzie, więc co chwila jest w innym miejscu. No, tor to jest zbiór punktów, w którym znajdował się ten samochód tutaj między Głoskowem a szkołą w Zalesiu Górnym. Droga to jest długość tego toru, to jest to, co pokazuje licznik przejechanych kilometrów. No dokładnie licznik przejechanych kilometrów, zmiana tej wartości pomiędzy Głoskowem a szkołą, to jest dokładnie długość toru, odległość, jaką samochód przejechał na tej trasie. No i jest jeszcze wektor położenia, o którym do tej pory może niewiele żeśmy mówili. No wyobraźmy sobie, że stoimy tutaj na tym skrzyżowaniu, no i obserwujemy ten samochód, no i obserwujemy i patrzymy, jak daleko jest od nas i w którym kierunku. I w różnych chwilach czasu to obie te informacje ulegają zmianie, no i wygodnie jest je zapisać w postaci wektora. Kierunek tego wektora wskaże nam kierunek, w którym znajduje się nasz samochód, a jego długość to będzie informacja o tym, jak daleko od nas się znajduje. No i to są wektory położenia. No i teraz prędkość, wielkość wektorowa, oznaczana najczęściej V od velocity. Wielkość wektorowa, to znaczy z taką strzałką na górze i ta strzałka zawsze patrzy w prawo, niezależnie od tego, czy wektor, o którym mówimy, który tutaj kodujemy za pomocą tego zapisu, patrzy w prawo czy w lewo, to strzałka zawsze patrzy w prawo. No i to jest nic innego jak tempo, ja to muszę w taki trochę śmieszny sposób zapisywać, bo inaczej tego się nie da dobrze sformatować, ale jest to tempo zmian wektora położenia względem czasu. Jak szybko przesuwa się ta prędkość, która jest wektorem, ma kierunek i wartość, mówi nam, jak szybko zmienia się położenie, jak szybko przesuwa się ten samochód po drodze. No na przykład tu to pewnie przesuwa się gdzieś w tą stronę, tak? Nie wiem, jak szybko jedzie, to ta szybkość, wartość tej prędkości jest zakodowana w długości tej strzałki, no ale kierunek jest, myślę, odpowiada kierunkowi drogi, bo gdyby nie odpowiadał, no to, znaczy kierunkowi tej trasy, tak? Tego toru. No bo gdyby nie odpowiadał, to samochód by wyleciał z toru, prawda? No i jest też pokrewne pojęcie, które się nazywa szybkością. Oznacza się, jest wielkością skalarną, bez strzałki i to jest po prostu wartość prędkości. No i okazuje się, że choć tak całkiem bez refleksji, to trudno jest to zgadnąć, że szybkość to jest nic innego jak zmiana drogi, wartości drogi względem czasu. Innymi słowy, ten wektor prędkości, długość tego wektora prędkości mówi nam, ale to jest w pełnej zgodzie z intuicją, jeśli jeździmy samochodem, no to szybkościomierz pokazuje nam, jak szybko się poruszamy, ale to oznacza, jak szybko połykamy kolejne kilometry, tak? Czyli jak szybko zmienia się pokonana, przejechana droga w czasie. No i mając tę definicję, prędkości, która jest tempem zmian wektora położenia w czasie, tempem zmian w określonym przedziale czasu delta t, to jest o tym, co to jest prędkość chwilowa i szybkość chwilowa, to jeszcze sobie powiemy.
Tu możemy powiedzieć, że patrzyliśmy na ten samochód co minutę na przykład, gdzie on jest, albo co 3 minuty. No więc to jest średnie tempo zmian wektora położenia w czasie tych 3 minut, czy minuty. No i skoro tak, i skoro ta prędkość to jest wektor, jak samochód jedzie po rondzie, to ten wektor zmienia kierunek we wszystkie możliwe strony, ale możemy sobie też wyobrazić uproszczoną sytuację, w której samochód porusza się po prostu po prostym odcinku drogi i w dodatku jedzie ze stałą szybkością. No i wtedy opis tego ruchu po prostej można tak naprawdę sprowadzić do podania wartości szybkości, no bo kierunek jest i tak znany, tak? Także jeżeli znamy szybkość, czyli wartość tego wektora prędkości, a kierunek i tak znamy, to możemy ten wektor prędkości odtworzyć. To też przypomina sytuację w nowoczesnych nawigacjach albo na pulpitach nowoczesnych samochodów, gdzie są takie nawigacje, tam też pokazany jest kompas, tak? Kompas, który wskazuje kierunek naszego ruchu względem kierunku północnego i na tej podstawie można nie tylko można odtworzyć cały wektor prędkości, nie tylko jego szybkość, która tam też jest podawana z GPS-a, tylko na podstawie pomiarów położenia wykonywanych z GPS-a, ale także kierunek. No i jak mówię, pewien specjalną rolę odgrywa jako z jednej strony maksymalne uproszczenie, ale z drugiej strony bardzo interesujący element zrozumienia tego, czym jest ruch. Ruch jednostajny, ruch ze stałą szybkością wzdłuż linii prostej. No jeżeli tak, jeśli szybkość jest stała, to zapisujemy to w ten sposób. Tempo zmian szybkości w czasie jest stałe, constant. Constant po angielsku, a tu od słowa constant z łaciny stały i niezmienny. No i przełomem, jeśli chodzi o rozumienie ruchu, okazała się być obserwacja Galileusza. O, co się stało? Dlaczego nie chce się kliknąć? No, z jakichś powodów się nie chce kliknąć, ale tu w każdym razie... A, kliknął się. Bardzo dobrze. Z pewnym opóźnieniem się kliknął. Tu jest ten pan, Galileo Galilei. Link odsyła do angielskiej strony Wikipedii, która jest dużo bogatsza. Wielki uczony, ojciec nowoczesnej nauki, który odkrył, a właściwie zrozumiał, że w przeciwieństwie do tego, co mówił Arystoteles, że ruch wymaga przyczyny, jak chcemy, żeby się coś poruszyło, to musimy to popchnąć. No, to jest taka najprostsza intuicja, ale ona nie jest prawdziwa. Galileusz odkrył, że jeśli nie ma, jest w pewnym sensie odwrotnie, jeśli nie ma konkretnej przyczyny, to ciało, które jest w ruchu, pozostaje w ruchu. Jeśli jest w ruchu jednostajnym, to pozostaje w ruchu jednostajnym. Żeby ten ruch przestał być jednostajny, żeby zmienił się kierunek tego ruchu, to musi być jakaś przyczyna, która tą zmianę spowoduje. No i można powiedzieć, że ciała wszystkie mają tendencję do pozostawania w stanie swojego ruchu. W tym oczywiście szczególnym przykładem ruchu jednostajnego jest też ruch, w którym jest też sytuacja, w którym ciało zostaje w spoczynku, tak? Znajduje się w spoczynku. No jeżeli nie znajduje się w naszym układzie odniesienia w spoczynku, my wyobrażamy, widzimy, że jest w spoczynku, to jeśli nie znajdzie się jakaś przyczyna, która zmieni ten jego stan, to ono pozostanie na zawsze w spoczynku. No i Galileusz zrozumiał także, że tę tendencję do pozostawania w tym samym stanie ruchu można związać z masą. Tę tendencję nazywamy bezwładnością i miarą bezwładności jest masa ciała. Im większa masa, tym trudniej zmienić ruch tego ciała. No, ja jestem dość duży i z całą pewnością trudniej jest zmienić, popchnąć mnie tak, żebym zmienił kierunek swojego ruchu. Mocniej trzeba mnie popchnąć niż no, na przypadku któregoś z tych lżejszych dzików, tak? Które są, mają wyraźnie, wyraźnie mniejszą masę od mojej. No i
robiliśmy doświadczenia na lekcji, które miały nam to zilustrować, na temat doświadczenia ze spadającą kulą, piłeczką ping-pongową i kulką metalową, i kulą żeliwną o tym samym mniej więcej rozmiarze, to jest oddzielny film, który ja wam wyślę. Natomiast to jest to takie najprostsze doświadczenie. Mieliśmy na statywie zawieszoną ciężką dość nakrętkę. No i odchylaliśmy tą nakrętkę, puszczaliśmy i ona uderzała w albo piłkę ping-pongową, która tutaj była, albo ewentualnie w cięższą i większą piłkę tenisową. No i oczywiście za każdym razem można powiedzieć, ta moc, ta siła popychania tej nakrętki była taka sama, bo była odchylona na początku w ten sam sposób w obu przypadkach. No i ona rzeczywiście wprawiła w ruch piłeczkę ping-pongową ze znacznie większą szybkością. Ta piłeczka odleciała bardzo daleko, a piłeczka tenisowa poruszyła się wprawdzie trochę, no ale tylko troszeczkę i potem zaraz stanęła. Będziemy jeszcze robić inne doświadczenia, które nas przekonają o tym zjawisku, o istnieniu tego zjawiska bezwładności, a doświadczenie z piłeczką ping-pongową i kulą żeliwną spadającą do miski z piaskiem i obserwacja, jak krater tam, w cudzysłowie, krater tam powstanie. Na ten temat jest inny film, który też wam wyślę.